Łukasz Suchocki, szkoleniowiec GKS Wikielec. No panie trenerze, jakbyśmy chcieli podsumować ten bardzo ciekawy mecz tutaj wygrany przez drużynę z Wikielca 2-0 nad Radomskiem. No przede wszystkim zacznę tutaj od gratulacji dla chłopaków. Po raz kolejny pokazali wielkie serducho, wolę walki, pokazali, że są wojownikami i będziemy walczyć tutaj do końca. Wyniki się rano gdzieś nam nie układały w tygodniu, ostatnio też słabiej nasze wyniki wyglądały. Pokazaliśmy, że jesteśmy jeszcze na straconej pozycji. Co do meczu, no na pewno fajnie nam się ułożyło, tak, czerwona kartka. I chyba od tego momentu przejęliśmy inicjatywę, chociaż można tutaj też gdzieś jakieś kontry przeciwnika. Dobrze, że przyjdźmy obronną ręką, natomiast chyba tu przekroju całego spotkania zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Cieszę się bardzo, że tutaj chłopcy dali z siebie wszystko. Cieszę się, że jesteśmy dalej przede wszystkim w grze. Możemy liczyć na siebie i czekamy na dalszy rozwój wypadków. No właśnie, czekamy na dalszy rozwój wypadków. Następny mecz znów na własnym obiekcie. Czy znów to będzie taki mecz porywający jak ten? Chciałbym, żeby był tak samo porywający mecz i chciałbym, żeby się zakończył tym samym happy endem jak dzisiejszy. Zobaczymy. Mamy teraz tydzień, żeby troszeczkę odpocząć i do walki. Czy już przyszło to uzasadnienie z Polskiego Związku Piłki Nożnej, jeśli chodzi o ten walkover? Na razie chyba żadnej informacji oficjalnej nie ma. Prezesi tutaj działają. Trzeba było chyba o to spytać prezesów. My na razie zajmujemy się grą. Prezesi walczą o punkty. Zobaczymy, co z tego będzie. Dzięki. Dziękuję.